Jeśli już znudziło Wam się trochę jedzenie murzynka, a szukacie czegoś, co by było jednak podobne w smaku, a trochę inne, to polecam Wam do wypróbowania tureckie ciasto herbaciane. A dlaczego się różni? A dlatego, że są w nim orzechy. Jak widzicie, zaczynamy od tego, że je siekamy. Do tego dodajemy całkiem sporo czarnej herbaty, wcześniej zaparzonej i ostudzonej. Po czym będziemy dodawać także, zaraz zobaczycie, jajka w całości. Jest ich tutaj aż 4. A przy okazji ja się nauczyłam jednej cennej rzeczy w końcu, mianowicie sprawdzania najpierw, czy jajko, aby na pewno jest świeże, zwłaszcza jeśli zostało kupione w jakimś dużym sklepie, bo już mi się naprawdę różne ciekawe historie przytrafiły, czego oczywiście Wam nie życzę, ale nie jest to fajne. Słuchajcie, słodzimy. 200 gramów to będzie aż nadto, ciasto jest naprawdę dosyć słodkie. Ja tutaj użyłam cukru trzcinowego, tego o takim karmelowym posmaku, tego najprawdziwszego, nierafinowanego. I teraz olej. Jaki? Taki, jaki macie w domu lub lubicie, lub jeżeli nie chcecie, żeby było czuć smak oleju, użyjcie oleju dezodorowanego, to jest taki, z którego smak został usunięty. Po czym esencja waniliowa, to jest moja domowa esencja. Po czym kakao bez cukru, całkiem sporo go dodajemy, więc jak już się domyślacie, ciasto będzie dosyć mocno czekoladowe od tego właśnie kakao. I do tego jeszcze trochę soku z cytryny i mieszamy. Mamy płynną część załatwioną. U mnie tradycyjnie mąka orkiszowa. To jest typ 650, więc taka nie aż taka bardzo jasna. I taką mąkę możecie spokojnie dodawać do ciemnych ciast, bo nie będzie to miało wpływu na ich wygląd. I jak dodamy tą mąkę i ten proszek do pieczenia, to to mieszanie, które tam Wam podałam, może się okazać niewystarczające, więc polecam do jednak pomieszania przy pomocy kopystki, delikatnie do połączenia składników. Zróbcie to w naczyniu, już nie miksujcie więcej, bo to raczej nic nie da, ciasto jest po prostu bardzo gęste. No i teraz mamy nagrzany piekarnik do 170 stopni, przekładamy to nasze gęste ciasto do formy. Ja użyłam formy okrągłej, może to być forma prostokątna, kwadratowa, jaką chcecie. Pamiętajcie tylko, że ciasto dosyć mocno rośnie. I pamiętajcie, proszę, sprawdźcie, czy ciasto jest upieczone przy pomocy patyczka po 50 minutach, jeśli nie, pieczcie jeszcze chwilę dłużej. Fajnie się kroi na ciepło, fajnie się kroi na zimno, można polać je czekoladą lub posypać zmielonym cukrem trzcinowym.